przy sporcie, to będziemy mówić też o biegu po nowe życie, który dziś w warszawskich Łazienkach Królewskich, inicjatywa na rzecz transplantacji narządów. 50% opłaty wpisowej przekazane na klinikę kierowaną przez profesora Andrzeja Chmurę. Joanna Dunikowska, nasza reporterka na miejscu. Asiu, witam cię, ale na co dokładnie te pieniądze pójdą? Dokładnie 50 zł jest przeznaczane na transplantologię, konkretnie na Szpital Kliniczny imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie. Niedawno zakończyła się sztafeta gwiazd, wyjątkowo liczna w tym roku. Wystąpiły 74 drużyny, ponad 210 osób, ale to nie koniec rywalizacji, nie koniec atrakcji, bo dokładnie za moment zaczyna się bieg otwarty. To jest tegoroczna nowość. Do pokonania dystans 5 kilometrów mogą wystartować wszyscy. Dzieci, młodzież, także za zgodą rodziców, ale gwiazdy ekranu, sportowcy wsparli tę część rywalizacji. Nam udało się porozmawiać z Pauliną Holc, aktorką, która podkreślała, jak bardzo ważne jest oświadczenie woli, na które coraz częściej się decydujemy. Myślę, że właśnie dlatego warto takie oświadczenie woli mieć przy sobie i rozmawiać z bliskimi o tym, że taka jest nasza decyzja i chcielibyśmy, żeby była ona uszanowana. To są sekundy, prawda? To nie można tej decyzji podjąć dwa dni później. W związku z tym, no niestety, jesteśmy śmiertelni. Chyba, znaczy nie wiem, dla mnie nie ma znaczenia, co się będzie działo potem. Jeżeli jakaś część mojego ciała może uratować komuś życie, no to dlaczego nie? Jarosław Wnioskowski. Bieg po nowe życie odbywa się po raz piąty, ale po raz pierwszy w Warszawie. Aspekt sportowy, rywalizacja z pewnością są bardzo ważne, ale to, co najważniejsze, to edukacja w dziedzinie transplantologii i to się z pewnością tutaj udaje. Pomału zaczyna się bieg otwarty dla wszystkich. Za rok, myślę, jeszcze więcej atrakcji. Joanna Dunikowska, to warszawskie Łazienki Królewskie. Dziękuję bardzo. I na koniec